Przez najbliższe kilkadziesiąt minut guziki na waszych pilotach zmienią swoje właściwości. Konkretnie chodzi o dwie funkcje: głośniej, ciszej. Teraz te dwa przyciski będą służyć do zwiększania i zmniejszania temperatury. Zaczynamy najbardziej wakacyjny program w całej telewizji, czyli SK odwołuje zimę. Klipy, ciekawostki i masa dobrej zabawy. I pamiętajcie, jeśli chcecie jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, po prostu zróbcie trochę głośniej i zagrajcie o pieniądze, aby wziąć udział w naszym konkursie. O 5 nagród, każda po 1000 zł w gotówce, należy wysłać SMS-a o treści SK pod numer 7371. Proste? No jasne, że proste. Ola Kot, zaczynamy. W naszym programie SK odwołuje zimę, dbamy o gorącą atmosferę, dlatego mamy dla was gorący hajs. Co zrobić, żeby wygrać tysiaczka? Poczytajcie sobie tutaj na dole i weźcie udział w konkursie. A teraz hola! To oczywiście po hiszpańsku cześć. Zabieram was do Hiszpanii, a dokładnie do Barcelony. Barcelona jest niesamowicie pięknym i ciekawym miastem, znanym ze wspaniałej architektury Gaudiego, oczywiście także klubu piłkarskiego FC Barcelona. Ale, kierowcy Barcelony są uważani za najgorszych kierowców na świecie. Mówi się, że wypadek na ulicach Barcelony zdarza się co 19 sekund. Czyli od momentu, gdy zaczęłam do was mówić, przynajmniej dwóch kierowców prowadzi właśnie następujący dialog. Ej, dogadujemy się czy dzwonimy na policję? Z Eską wakacje mogą trwać cały rok. W programie Eska odwołuje zimę. Pomożemy wam przetrwać ten zimny i śnieżny czas. Na początek gotówka, tysiaczek. Tutaj sobie poczytajcie, co zrobić, żeby takiego tysiaczka mieć. A teraz czas na podróże. Już jakiś czas temu w Tajlandii zameldowali się Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radek Majdan. Nie był to pogodowo szczęśliwy czas dla Tajlandii. O swoich obawach mówili wtedy na Instastory. Na szczęście nic się nie stało. W przypadku gwiazd bardzo często wakacje to gorący czas na Insta. Tak samo było u naszej power couple. Najpierw pojawiło się ich wspólne zdjęcie w żółtych stylizacjach, na którym rzeczywiście wyglądali razem naprawdę świetnie. A potem pojawiło się zdjęcie samej Małgosi w pióropuszu na głowie. Zdjęcie bardzo ładne, ale moje pytanie brzmi, czym przewozi się taki pióropusz, jak się leci na wakacje? Chyba trzeba wykupić osobną walizkę. Dziś w programie SK odwołuje zimę, przenosimy się do 2010 roku. Wtedy eskowa ekipa wybrała się do szalonego i kolorowego Meksyku. Wśród gwiazd pojawili się Patrycja Kazadi, Michał Piruk czy Dorota Guardias. Nie mogło wtedy zabraknąć też Jankesa, który chyba ten Meksyk bardzo pokochał, bo nowy rok 2019 witał właśnie tam z ekipą znajomych. Meksyk to też jedno z ulubionych miejsc Natalii, więc teleportować się tam teraz nie możemy, ale możemy sobie wyobrazić, że czapka na głowie, taka zimowa, to po prostu sombrero. A jeśli brakuje ci hajsu na podróże, to nie narzekaj, tylko działaj, bo jest 1000 zł do zgarnięcia, a wszystkie szczegóły poniżej. SK odwołuje zimę to program gorący jak piasek na tajlandzkiej plaży. Kto dziś nie zdążył zażyć odpowiedniej ilości endorfin bijących z telewizora, niech pamięta. My tu jeszcze wrócimy i porządnie zaświecimy. A w kolejnym odcinku zaświeci gorąca Martyna. Ale cały czas trwa nasza zabawa, w której możecie wygrać pieniądze. Aby wziąć udział w naszym konkursie o 5 nagród, każda po 1000 zł, wystarczy wysłać SMS-a o treści SK pod numer 7371. A ja, Ola Kot, mówię wam pa!